Moi drodzy, kolejny filmik z Konstancina, z ośrodka uzdrowiskowego. Tutaj właśnie, gdzie niedaleko są tężnie, zaraz będziemy je nagrywali też. I zatrzymałem się jeszcze w takim miejscu, gdzie są takie stawiki, rzeczki. Fajny mostek, na który wejdę. Zaraz też z niego pokażę. Trochę takich dzikich terenów. No, niesamowite tereny, naprawdę. Powietrze świeżutkie. No, taki cud natury, nie? Taki dziki cud natury. Ja zawsze mówię, że Ciechocinek to jest bardziej taki ogrodowy, a tu wszystko takie naturalne. Takie naturalne bardziej. Tak. O! I zaraz będę szedł w stronę tężni. Także polecam Konstancin, Jeziorna, tak dokładnie brzmi nazwa. Zapewne będzie wam się to, ludzie, którzy tutaj byli, na pewno będą kojarzyli to miejsce. I zaraz taki film właśnie będzie przywracał wspomnienia. Ktoś zobaczy, że może tą alejką spacerował jako zakochany z jakąś inną kuracjuszką. Także wiecie, zawsze coś dla was, aby wam przypominać. No i ja, żebym pamiętał z podróży, jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, nigdy nie rozstaję się z kamerą, z aparatem. Zawsze kolejny taki mostek widokowy, ale i potem przepływie wód do łowienia rybek bodajże. Zobaczcie, jaka dzicz w ośrodku uzdrowiskowym, nie? Zobaczcie, jakie wszystko naturalne. Fajnie, super. Już pójdę sobie może troszeczkę górą. Tu jeszcze może o tak. Troszeczkę trzeba. Tutaj. Idę w stronę tężni. Tężnie to właśnie jest taki mały cud ośrodków takich uzdrowiskowych, gdzie można sobie posiedzieć, spokojnie poddychać, dotlenić płucka. Wszystkim palaczom proponuję tutaj przyjeżdżać, abyście pożyli, przedłużyli sobie życie w takich ośrodkach, prawda? I to są te słynne tężnie w Konstancinie. Jeziorna. Tutaj jeszcze bliżej. Jeszcze tak. Zobaczcie, jaka natura. Jak cichutko, jaki spokój. I tak jest też w czasie turnusów. Tak też są kuracjusze o każdej porze roku. Praktycznie. Zobaczcie, tam jest nawet przejście. Jakoś musiałbym się tam dostać. Przejść. Nie wiem, czy przez ten płot mam przejść. Zobaczę, może mi się uda. A jeżeli nie, to jakoś to obejdę i wejdę tam do środka. Chociaż ja jestem sprytny, powinienem przeskoczyć przez ten płot, ale może mnie ktoś tutaj uchwycić i może być to karalne. Prawda? Lepiej zachowajmy takie granice przyzwoitości, kultury. No teraz tam będę w środku. Idę w koło i no, nie widzę wejścia, może od tamtej strony. Zobaczcie, jestem tutaj przy tężniach, przy tej tężni.
Tutaj mamy taki fajny ląd, kwiatek. Tak szybko idę, może za szybko troszeczkę, bo są takie drgania kamery. Obejdę to koło i może mi się uda tutaj wejść do środka. I wtedy nagram to w środku. Tam dalej zaparkowałem auto. O, tu jest taki ośrodek do ćwiczeń. Taka, jak to mówią, siłownia fit pod chmurką. Tu już chyba jestem. Przepraszam panią, czy ja wejdę tam do środka? Tu jest płatne, tak? Aha, to ile tutaj się płaci? 12 zł. Aha, nie mam przy sobie pieniążków żadnych, dobrze. Ale chociaż tak z daleka nagram. Zapytałem tu jedną z pań, czy mogę wejść do środka. Raczej nie mogę, ale nagram sobie tak przez ten płotek. Nie mam przy sobie dobrych pieniążków, żeby wejść. Następnym razem się przygotuję, jak będę, i teraz nie będę szukał nawet po kieszeniach, bo nie chcę przerywać tego filmu, chcę, żeby był w jednym kawałku, w jednej części. Super, wchodzimy tam do środka i wtedy tam wewnątrz mamy niesamowite powietrze. Tyle jodu, tyle tlenu dla każdego. A więc dziękuję wam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak zwykle, do lajkowania, do komentowania. Żegnam się z wami. Dobrej zapleczki.